wracamy po dłuższej przerwie, oczywiście, żebyście ochłonęli po ostatnim odcinku Lolka i Dramuni, a w tym odcinku oczywiście są ze mną influencerzy, liderzy opinii w Polsce, jeżeli chodzi o League of Legends. Tak, dwa przeciwstawne tutaj ugrupowania. Problem jest taki, że już teraz nie wybronię się. To nie jest obiektywne studio, to nie jest obiektywny program. No, Fryderyk Wedzikozioł, obecnie trener Illuminar Gaming, przepraszam, no to już się zakorzeniło. No i oczywiście zapalony gracz Titan Siege, no i Wojtek Tabasco-Kruzak, gracz Illuminar Gaming i młody adept Titan Siege. Szaman, z tego co pamiętam. No. A ty jesteś młodym zapaleńcem Titan Siege. Wojownikiem. No, wojownikiem, młodym wojownikiem. O Titan Siege jeszcze więcej pogadamy oczywiście o godzinie 18, a tym razem przejdźmy do scenariusza przygotowany. Jest, może pokażę do kamery, także... Nie, a takie... No nic nie ma, no właśnie nic nie ma. Także nieważne, niech to poleci. No, pranki. Zacznijmy od... Daniel Dubiel. Wordsów? A, bo jestem youtuberem, dlatego wiesz, pranki słyszałem, że tego, że działają. No widziałem, ten Wolfenstein naprawdę dobre wyświetlenie. Te przeróbki w pęcie tam, no. Te przeróbki w pęcie. Ej, teraz ale taka sama przeróbka jak moja. A, bardzo ale Gimpa zainstalowałem już teraz. Gimpera? Wow. A Gimper pomaga ci? W naszym studio. Mi się wydaje, że nie będzie lekko. No dobra, Wordsy. Zacznijmy może od tego tematu, który będzie bardziej obiektywny, mam wrażenie. I czekaj, a możemy najpierw powiedzieć, że w ogóle ten program miał nie być obiektywny? Bo ludzie mówią, że program nie jest obiektywny. No dobra, ale co z tego? No, w sensie, no właśnie. To jest chyba mieliście sobie pogadać na luzie o to LOLu, jest chyba tak? dobry temat do rozpoczęcia, no bo de facto nie jest to program informacyjny, a raczej publicystyczny, więc no... Chłopaki będą mówić tak, jak to widzą. I Tabasco, znowu będziesz mógł ponarzekać na organizację LAN-a. Myślę, że nawet jeszcze bardziej. I będą pozytywy, jeżeli chodzi o Polskę. I jest szansa, że na sportowych świrach nikt ci nie odpowie. Czyli nie będzie dramy, bo oni są z Francji i nie rozumieją po polsku. A, no w sumie tak. To dobrze. No dobra, Wordsy. Dara, tak, Wordsy. 3-0 SKT miało być, Veggie. 3-1. No, nie wiem. No. Ja mówiłem 3-0. No, okej, okay, powiem tak. Ja uważam, że Faker zagrał bardzo dobrze. I nie wiem, dlaczego też dużo krytyki spadło na niego za tą grę Karmą. Przecież on tak schodził z linii, taką presję robił, to jest nie jego wina, że totalnie nikt inny mu w drużynie nie pomógł w tamtej grze, bo on skontrolował totalnie mida, przepychał cały czas, schodził sobie na boczne linie. Ja nie wiem, jak SKT nie potrafiło wykorzystać to, znaczy, no, on zrobił to, co miał zrobić w tym jedynie. Karmą chyba nie zrobisz po prostu więcej. No, no, tak, nie, moim zdaniem nie dało zrobić później więcej. Jesteś zależny od drużyny, no bo rzucasz tarczę tylko tak naprawdę, no ale jeżeli twój ADKR skakuje sobie w czterech nagle w teamfajcie, gdzie on jest całe te obrażenia zadaje, no to... Właśnie, wskoczył w czterech, później wypchnął z teamfightu Rulera. To w no, zasadzie anty MVP. No, chyba tak. Chyba nawet Huni blednie przy... Nie no, Huni wypadł okej, moim zdaniem. No, nie wiem. Ta seria, moim zdaniem, nie była przegrana przez Huniego. Jak patrzysz po prostu na przegraną SKT, to bang, jeszcze raz bang. Nie wiem, to tak, co on tam robił, że on... I Peanuts też słabiutko. Wolałem Blanka. Może tak, no ale właśnie, z Blankiem dostał dwie szanse. Na pewno wyglądała ta gra. Chyba jedną za duże, co? Znaczy, poczekaj, mówiąc o tym 3-0, 3-1, to wiesz, ja zawsze w tego typu seriach, to ja nie myślę o tym, no, ten zagrał tak, ten zagrał tak, ten zagrał tak, tylko ja zawsze myślę w ten sposób. W ciągu tygodnia, pomiędzy jednym i drugim meczem, kto może zrobić więcej? I raz za razem SKT pokazywało, że oni potrafią, nie wiem, ten gracz gra słabo, nagra w następnym tygodniu jest bogiem. I ja myślałem, że oni naprawią jakoś ten problem Benga. Nie wiem, dlaczego nie naprawili. Ale ja jestem bardzo zaskoczony. Przez cały Worlds nie byli w stanie naprawić. No, na Misfits fatalna jego gra, później grali na RNG. To też i no, ja myślałem, że no, jednak te 2-3 tygodnie no, to dadzą radę. Zgasił nam telewizor, dziękuję. Teraz tak, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w ogóle też no, pytanie, czy ma wpływ jakkolwiek to, że Bang wiele razy mówił, że no... No szczerze, to mi się już nie chce grać. No i w ogóle gram tylko dla kasy. Pieniędzy, no. No więc ale nie wiem, ja bym nie chciał mieć tak takiego... Ale ja bym nie chciał coś co za moim teamie. Nie chciałbym być zawodnikiem w teamie, który gra tylko najlepszego dla kasy. Top lanera na świecie? Kasa przyjdzie, jeżeli grasz dobrze, tak? Nie chciałbyś mieć najlepszego top lanera na świecie? Znaczy, nie rozumiem źle, Faker zarabia miliony. Wątpię w to, że Faker kiedyś podchodzi do komu i mówi, słuchaj, zostanę w tej drużynie, jak dostanę 20 milionów. No też tak było. Znany tekst. Tylko nie milionów. Więc wiesz, więc chodzi mi o to, że gdyby źle się Faker czuł w SKT, to by poszedł do Chin za pieniądze, tak? Ale Faker zarabia dużo, bo jest najlepszym graczem, ale on wie, że w SKT jest mój najlepiej i dzięki temu między innymi jest najlepszym graczem. Ale to też chyba widział po prostu kilka historii graczy koreańskich, którzy trafili do Chin i po prostu tam gdzieś Marin zniknęli. Najlepszy przykład. No, to jest Bóg w SKT Marin, a w Chinach... No ale nawet to jest taki talent, ten Tom cały.
No, że, teraz na emeryturze. No, Tom miał być właśnie jakimś talentem, bo idzie do Chin nagle i tam w ogóle prawie nie gra i nie wytrzymuje też psychicznie, bo chyba ten dżungler go jechał. A Bengi? No, Swift znikł. Ale spójrzcie, panowie, że w perspektywie finałów bardziej kreuje się taka narracja, to SKT przegrało. Nikt nie mówi o Samsung, że to jest ich fenomenalny sukces. Raczej wszyscy rozpatrują to, Faker przegrał. I to jest chyba głównym wątkiem, a nie to właśnie, że na przykład Ambition w końcu udało mu się zdobyć tytuł. Znaczy, wydaje mi się, że gdyby było tam 3-2 albo 3-1, to wtedy ludzie by mówili, że Samsung wygrało. Ale kiedy 3-0, to zawsze masz takie podejście, nie no, 3-0 to jest różnica klas, w ogóle ci musieli beznadziejnie zagrać. Ale tam miał być 2-1. Ta trzecia mapa, no to po prostu w zasadzie SKT się podłożyło. No. To chyba, czekaj, nie. To była, gdzie oni mieli właśnie tą przewagę? Ryzen, tak? Trzecia, mieli tą przewagę, tak? W trzeciej grze to była ta Karma, co grali Karma, Tristana i Ale mieli, wybudowali sobie przewagę, później to oczywiście klasyczne Ale oni zagranie. Drugą mapę też że wygrywali, chyba tam Ryzen też wygrywali na początku. Możliwe. I przegrali jedną walkę przy smoku, co Gnar wbił w ścianę przy środku, to Xayah, tam był Xayah, jeszcze gorzej. Xayah zrobiła rutę chyba w czterech, potem Tak, że Xayah nie powinna już być w dobrej sytuacji w tej grze. To był ostatni moment, kiedy Xayah mogła zacząć robić coś bardzo dużo. Akcja wcześniej chyba to było coś, że Bang slashowo wtedy w Drake Pita samemu. Tak, o właśnie, więc mi się wydaje, że tamta mapa była jeszcze gorsza, bo jak masz karmę, no to musisz zwyciężyć na wczesnym etapie gry i na środkowym etapie gry. A w tamtej grze oni moim zdaniem mieli dobry ten późniejszy etap gry i nie wiem, co oni zrobili przy tym smoku. Nie wiem, jakim cudem Samsung wygrał tamtą walkę. Znaczy, to jest moim zdaniem dowód na to, że no nie da się wygrać będąc super zawodnikiem, bo Faker moim zdaniem zagrał dobrze w tym finale. Naprawdę, lepiej niż Bardzo Crown. Dobre wordsy w ogóle w jego wykonaniu. Ale to też, wiecie, trzeba pochwalić Crowna, że jego zadaniem nie było zwyciężyć na środku, tylko iść na równo. Jeżeli on pójdzie na równo z Fakerem, to on wygrał, nie? No tak. I tak Faker minimalnie do przodu wyszedł, ale Crown i tak nieźle, nie? Ale moim zdaniem Samsung pokazało, że tam każdy miał swoje 5 minut. I takie drużyny wygrywają, gdzie są mecze, gdzie ten gra dobrze, są mecze, gdzie ten gra dobrze i to była naprawdę gra dobrze. SKT też zawsze tak było, nie? Ale no historia tych Warsaw. A teraz jest tylko Faker. Tylko Faker że... Ja pamiętam, pojawiło się pytanie właśnie, dlaczego Faker dał się wyłapać tą karmą, ale zagranie rulera to naprawdę trzeba mieć duże jaje, żeby coś takiego zrobić. Flash do przodu, chain of corruption. Wiem, że ktoś się śmiał, że Ruler właśnie ostatnio Wordsy też coś takiego zrobił, że slashował chyba w piątej grze tylko w pięciu i przegrał. I teraz zrobił to samo, że slashował po prostu agresywnie i wygrał Wordsy. No to jest chyba też troszkę syndrom Ulajta, że on też po prostu już wracając do polskiej sceny gra i czasami jeżeli to wyjdzie, to wszyscy wow, to było super, ale z drugiej strony jak nie wyjdzie, a czasami tak też się zdarza, no to Ulajt na czacie od ale góry do dołu. Samsung to też mógłbym ich nazwać Misfits, bo to są, wiecie co znaczy Misfits po angielsku? Jak to są kurczę, jak to się mówi, wiem o co ci chodzi, tylko tak jakby nie wiem, jak mam to określić, że nie pasują do innych, oddzielenia społeczeństwa, tak jakby trochę w ten sposób. I mamy tutaj ambicje, gościu, który miał duże ambicje przez 5 lat. Wykręci, coś takiego, no. Okej, więc w każdym razie wykręci to jest ciężki temat w dzisiejszym dniu, jeżeli go no właśnie, trochę nawiązujemy ale dobra. Zapomniałem, który dzień w ogóle jest. Dobra, ale w każdym razie. O co chodzi? Że mamy ambicje, gości, który 5 lat grał i tam no, nie udało mu się nic więcej wygrać. Jeszcze zmienił się na dżunglę, jeszcze znalazł żonę, co ładną żonę, co jeszcze ma wpływ na to, jak grasz jako zawodnik. Wow, ładna żona. Nie no, u mnie też, nie narzekam, tak? Przez to jestem gorszym zawodnikiem i gorszym wszystkim. Dobra, nieważne. Zaraz pogadamy o tym. Mam mniej czasu na wszystko i o to mi chodzi, że zakładając rodzinę Ambition, założyłbym, że mam mniej czasu na to, żeby, wiesz, skupić się na tym pro-play. No pro-playerowanie to nie jest etat, to jest więcej niż etat, tak? No i nagle on gra dobrze, tak? Znaczy, może by też mu meta podpasowała. Dalej, Core JJ, gościu, który w Dignitas w Ameryce grał, zajma Cutie Pie. No nie możesz uwierzyć, a nie, Skillkid, przepraszam, bo on grał wtedy na AD, Core JJ. Tak. No nie możesz, wiesz, jakbyś 3 lata temu powiedział, że ten koleś, grałem z KiwiKid, w Gaming House w Overwatcha, niedługo będzie wygrał mistrzostwo świata, że mówię, że gościu, może gościu wygląda jak nerd. I jeszcze do tego masz jakiegoś QV, wesołego typka, który nie wiem skąd się wziął. No se tam gra. On se tam gra, właśnie to jest to, on se tam grał, a nagle ty, on se tam gra i niszczy wszystkich, nie? I jeszcze do tego Crowna, gościu z Brazil, wiesz, PR. Brazylii całej, i on tam miał, wiesz, w drugiej lidze był chyba, w tym 76ers, tak? Czy tam on był w ostatniej, tam w Londynie w Koszabeli. I ja jeszcze pamiętam, jak najlepsze jest to, że ja pamiętam,
I jak ci Brazole ściągali tych koreańskich zawodników, i tak mówię, kurde, ta scena brazylijska się strasznie rozwija. A pamiętam potem, że on był w dolnej części tabeli i mówię, masakra takiego. Ale to jest w ogóle tak jakby cecha Koreańczyków. Oni u siebie grają fenomenalnie, a gdzieś w Europie, w Ameryce, to jest totalnie inny zawodnik. To jest moim zdaniem dowód na to, że nie opłaca się ściągać koreańskich zawodników do zachodnich. Chyba, że masz super plan na nie. Na przykład Ryu już naprawdę jest dobrze zaimplementowany. Nie, jest paru Koreańczyków, nie masz tego Ryu. A Huni też wyszedł Fnatic. Rainover z Hunim wyszli niby w tym Fnatic. Był jeszcze jakiś Koreańczyk, na pewno. Kakao w sobie w Misfits wyszedł okej, okay, ale ten Maxler o wiele lepszy jest. No właśnie. I uważam... Trick, ale na przykład Trick bardzo dobrze w G2 wyszedł na początku. No, że teraz, underperformuje cały sezon siódmy, no to akurat to jest co innego. Ale jak tutaj przyszedł, to bardzo dobrze grał jednak. Więc jak masz plan na tych Koreańczyków, to okej, okay, ale jak bierzesz tak losowo z łapanki chłopaczka typu Nagne czy coś, to... No nie jest najpierw. No i co? Korea zwyciężyła po raz kolejny. Pytanie, które powtarza się odwiecznie. Czy ta przewaga Korei się zmniejsza, czy cały czas Korea jest by far najlepsza? Ja w ogóle myślałem, że się zmniejsza, ale no Samsung jednak dominuje. Nie wiem, to jest tak, że jak widzisz mecze SKT na Misfits, czy coś, myślisz, że się zmniejsza, czy tam RNG, i nagle przychodzi Samsung, co po prostu wszystko wygrywa. Znaczy, jakby Samsung grało na RNG czy Misfits, no pewnie 3-0, no 3-1. No właśnie tak się i jak, chyba tak. Jakby finał był wyrównany, to bym pomyślał, że się jakby ta przewaga zamyka, nie wiem. Kto to jest Piotr Swendy? Gap is closing, ale no jednak jeżeli mamy to, że 3-0 stomp Samsung tak naprawdę SKT, więc myślę, że Korea dalej jest by far. Zdecydowanie tak, no to potwierdziło. I chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie było drużyn zachodnich w półfinałach. Chyba od sezonu trzeciego. No nie wiem, to mi się wydaje, że już wolałbym mieć takie spotkania jak było, czyli Misfits SKT, czy Fnatic tam w sumie też się ok prezentowało, bo jednak wygrywali w tych wczesnych etapach gry, niż mieć jakieś do półfinałów Origin i Fnatic, gdzie 3-0 przegrywałem szybko. Lepiej postawić opór w ćwierćfinale, niż jakoś dostać stąpa w półfinale może. No dobra, ale mówiłeś tutaj, że brak drużyn zachodnich w półfinale. Mi najbardziej brakuje tego, że nie było tej chińskiej drużyny w finale. W Chinach, na stadionie. No. Ja lubię tego typu historie. Były przecież podarte bilety, gdzieś tam wstawiali ludzie na tam chińskie social media. Tak. Najdroższy bilet, co ziomek kupił, podarł. Tak, bo nie rozstała chińska drużyna. Powiem szczerze, rozumiem to. No, wiesz, najwięcej osób w LoL'a gra w Chinach. Taka jest prawda. Największy fanbase, zresztą liczby pokazują, to jeszcze nie są oficjalne liczby, ale mówi się, że tam 80 milionów. Właśnie, ale co jakby odcięć liczby chińskie? Porównajmy, i jeszcze rzadko kiedy to mówię, ale na sportowych świrach bardzo mi się podobał był taki topik, że było podsumowanie średnich ilości wyświetleń, lig, nie? Chyba Robert Ceres Bilski. Jak to mówił kiedyś Testri, Series Bliski. Series Bilski, przepraszam. Dobra, okej, okay, więc w każdym razie i tam była ta średnia oglądalność pokazana. I druga liga chińska oraz taki turniej Demacia Cup miały wielokrotnie, tam druga liga chińska nie, ale ten Demacia Cup miał wielokrotne większe liczby niż EU i NLCS razem wzięci. Ale u nas w ogóle dołek. Tam był post, że w Europie i Ameryce widownie spadło o wiele, a w innych regionach jest wyższa. Tak właśnie, to były tylko dwa regiony, w których spadła oglądalność w porównaniu do wiosennego splitu, a wszędzie urosła. Też ciężko się śledzi jednak te BO3. No jak masz tyle te BO3, ja mam też tak, że oglądam pierwszy mecz, jest na przykład tego, stomp i jakiś TSM oglądasz na kogoś. TSM dostaje stompa i później tak dwie gry wygrywa. Jak już tak wiesz, że i tak wygrają, bo ten team jest po prostu słabszy, nie wiem. Mniej upsetów też jest. Ale w ogóle BO3 problem jest taki, że jest za długie i albo wtedy nie pokazuje wszystkich meczów na streamie, to jest problem. No bo potem widz tutaj myśli, że ta drużyna nie jest ważna, bo nie była pokazana na streamie, to już nigdy ich nie obejrzę. Ale pamiętajcie, że macie po dwóch stronach. Atrakcyjność dla widza, jakby sprawiedliwość meczy. Walić zawodników i sprawiedliwość, liczy się kasa, hajs! I teraz... Ja też tak mam, jak ja bym grał tam, to bym musiał go otrzymać. No zobaczcie na ten zegarek, hajs! Dobra, było o Gimperze, czas o hajsownikach pogadać. Nie, dobra, okej. Okay. Co ja chciałem powiedzieć, że BO3 był problematyczny pod tym względem, bo albo masz za dużo meczy, tak? Przez co nie chcesz w stanie wszystko pokazać, albo robisz tylko, że raz się spotykają w sezonie, to też jest problem, no wygra raz na przykład ten na tego i mówisz, że masz niedosyt. No i też ludzie przez to nie wiedzieli, o której się kończy stream i jest młyn przez to. Ja szczerze jestem największym fanem BO2 w takiej lidze. Moim zdaniem jest wtedy nie ma argumentu tej strony,
I to jest nawet lepiej, że w sezonie masz BO2, że są te remisy. Jest też zły, bo jest remis, ale buduje się hype na playoffy. No teraz to już remisów nie będzie. I to buduje spory hype. Kiedy Rokat urywa mapy na G2, to się naprawdę zaczyna zastanawiać. Wiesz, BO3 wygrałoby G2 2-1, nie? No tak. A w BO2 jest... Może by wygrali. Wiesz, pojawiają się ci Janusze Sportu, którzy, wiesz, obstawiają tą kasę na Rokat. No nie, no urwali mapę na G2 i muszą... Będzie remis. Tak naprawdę w BO3 by przegrali. Wiesz, będzie remis, kurde, wygrają. Z krawką dobra stawka jest i wiesz, stawiasz, nie? I wydaje mi się, że dlatego BO2 mi się najbardziej podoba, ale jak już mam do wyboru BO1 czy BO3, no to wolę BO1. No do oglądania... Bo jak ja byłem w LCS-ie, było BO1. Ale do oglądania też wolę BO1. Bo Helena, prostu... kupon wszedł, zremisowali, no tak nie, pewnie będzie. Odpalasz sobie losowy mecz, jakiś tam leci, często też te jakieś cheese peaky, czy jakieś te ryzykowne strategie teraz, bo wiesz, best of 3 co? Wygrasz jedną mapę i tak przegrasz serię, to się nic jada. W sensie, łatwo tutaj urwać punkty, łatwo no, gdzieś tam coś zdobyć. Czy będzie, może będzie mniej agresywna gra? Jakby, bo ludzie będą się bali, że jak popełnią błąd, pójdzie snowball i nagle stracą ten jeden punkt. Więc. Dobra, panowie, a tak Ameryka, Europa. Bo Ameryka, mam wrażenie, że wzrośnie oglądalność franczyza, wszystko ładnie wygląda. A czy Europa nie jest takim poligonem doświadczalnym w tym momencie dla Riotu? Gorący temat z Północną Koreą. Imo w 2018, Europa jest po prostu wywalona, mają w tym Europę. Znaczy... Tylko tutaj to określenie, poligon doświadczalny to jest tam, gdzie my robili te doświadczenia. Oni nawet nie robią tych doświadczeń w Europie. Oni po prostu mówią sobie, no w sumie to my nie wiemy, co my zrobimy z Europą. Dlatego ja mam rozwiązanie. Ale nagram na ten temat osobny filmik, bo no, chcę się skupić na tym, wiesz... A, youtuber, no tak. No, YouTuber. Tak, no, nie, bardziej chodzi mi o to, że po prostu zanim ja się zbiorę, chcę napisać sobie w karteczce dokładnie format, jaki będzie, że nie, że coś przekiełbaszę. Ale... Z tą franczyzą, tak, w Ameryce wzrośnie oglądalność, no bo kojarzone nazwy, tak? Jest TSM, obok, wiesz, tam Cleveland, tak? I wiesz, ale fajnie, co to jest TSM? Wiesz, ludzie ze mną się interesują. Franczyza w Ameryce jest super pomysłem według mnie. W Europie nie da się tego, moim zdaniem, zrobić. Według mnie jest dobry pomysł w Europie też. Czyli to jest, tak? Że, bo w 2018, z tego co mi się wydaje, to będzie tak, że oni po prostu tą Europę oleją, że tam niech se grają, jakieś tam teamki, niech tam będą. No bo tak, ale w 2019 myślę, że wejdzie franczyza i będą, tak jak w Ameryce, jest NBA i baseball. NHL, baseball też jest. Baseball mi bardziej chodzi, MLB to chyba się nazywa. To w Europie powiedziałbym, że będą może kluby sportowe, że powiedzą, że do Real Madryt, że ma pierwszeństwo w franczyzie zamiast takiego Rokat czy coś. Tylko właśnie, no to jest problem dla tych, którzy siedzą w sporcie od lat. Masz coś do Rokat polskiego? Nie, dobra, ja uważam tak. W przypadku oglądalności te drużyny piłkarskie i tak by się pojawiły. Niezależnie od franczyzy czy nie. Ale PSG się sparzyło. Schalke, mimo tego, że się sparzyło, ale to nawet PSG nie było. Przecież. No właśnie. W sumie to oni tak. Wykorzystywali nazwę, ale to nie było de facto. To tak jakbyśmy my wzięli jakąś nazwę, chcieli ogarnąć od Barcelony. Legia Warszawa? To tak jak, jak to się nazywa, ten Fenerbahçe, tak? Oni też tam w Turcji, oni nie mają praw do wykorzystywania nazwy Fenerbahçe, dlatego był przymus mówienia 1907 Fenerbahçe, tak. Bo to jest marka. Tak. To nie jest klub sportowy. Marka. Dlatego szef plus 6, a nie Legia Warszawa. Trochę się rozminęli z nazwą, nie za dużo osób kojarzy, że szef Legia Warszawa, ale taka jest prawda. Dobra, Patryk, Wojtek, a do ciebie pytanie. Ta zmiana dla graczy to jest na plus czy na minus? Bo zakładam, że Challenger Series nie ma. I czy jak to wpłynie według ciebie na zarobki i jak ogólnie jakby na prezencję graczy w Europie? Bo w teorii ta pula się zwiększa. Szczerze wydaje mi się, że na plus. Bo będziesz miał, jak zrobią eventy, jakieś tam, takie Clash of Nations, tylko zrobią na to co 2 miesiące albo co 3 miesiące, to będzie bardzo fajnie, bo no, ci gracze będą mogli cały czas się pokazywać na turniejach, będą mieli doświadczenie lanowe. Będziesz, masz ligi Hiszpanii, więc będziesz też grał cały czas na lanie. Ogólnie poziom w Turcji, poziom w Rosji się zwiększy, bo też więcej importów będzie. Bo jak nie wiem, najlepsi gracze w Challenge Series, dajmy na to taki upset, taki Smithy J, patrząc, nie wiem kto tam jeszcze grał, to oni będą, nie dostaną się do LCS-a, to pójdą do Rosji. Znaczy pójdą... upset już chyba jest oficjalnie w Schalke. No, ale mówię przykład, bo nie pojedę teraz zawodników na szybko, to oni po prostu pójdą do Rosji, do Turcji i tam się poziom zwiększy. I... Tak samo w tych ligach regionalnych. W Polsce wątpię, bo za małe pieniądze dla tych graczy. No właśnie, ale to chyba największym wygranym są te regiony wildcard w tym momencie. Mam wrażenie. No, bo myślę, te, że... które mają osobną zależność od Riot EU. Na przykład Turcja, która ma Riot Turk. I właśnie mi się zastanawiam się, czy... Są Hiszpania, która jest niezależna od Riot. No tak, widzicie ale, pattern? Ale zastanawiam się... Riot, Rosja skupia się na Riot. Bo jak szedłeś do Turcji,
to ludzie, co wiesz, to było, o kurczę, damy ci wszystko, wiesz, tam, nie wiem, 50 tysięcy złotych, nie? Żebyś tylko przyszedł. A teraz będzie tyle graczy, że oni będą mówili sobie, ktoś chce dużo, a weźmiemy sobie kogoś troszeczkę może słabszego, ale weźmie mniej. Teraz oni będą mieli wybór, nie będą z przymusu musieli brać jakichś graczy. Bo tam no, mieliśmy, no, nie chcę obrażać nikogo, ale na przykład jak widzimy, import jest na przykład Amades, który tam no, nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem, w Polsce nigdy nie był ani w Europie. Więc no teraz po prostu ta pula się zwiększy, to i możemy zobaczyć jakiś, nie wiem, nawet Hiki będzie może grał w jakiejś Turcji. No i też chciałbym zahaczyć temat Hiszpanii, bo tutaj są dwie teorie. Wzmacnia to ligę, że może być na przykład trzech zawodników, tam jest minimum trzech, tak? Którzy zamieszkają Hiszpanię. To jest chyba jakiś totalny młyn. Mamy Asus, gdzie na topie gra Sartorius, w dżungli gra Kirei, na midzie gra Koskiu, na adekery gra Sanchez, który jest z Portugalii. No. I na suporcie tak. Granoxiak, czyli mam cztery graczy, bo tam chyba jest Hiszpania, tak, Portugalia. Ale chodzi o to, że musi zamieszkiwać Hiszpanię lub Portugalię. To jakoś zmienili, ja już nie wiem. Tylko jakby dziwne. Moje pytanie jest takie, wzmacniasz poziom ligi, ale z drugiej strony zawodnicy hiszpańscy czy też portugalscy no nie dostaną się, bo są po prostu słabsi. Czy taki tok myślenia jest dobry według was? Tak. Niech się nie grają, niech się stają lepsi. Ja też tak uważam, a poza tym to jest nacisk na to, te wszystkie przykłady to były ligi niezależne od Riot EU. Riot EU, zostawcie Europę. Gdyby oni znikli, to byłoby lepiej. Naprawdę. Liga by sama powstała, same by się pojawili sponsorzy. W Europie to nie działa. W Europie działa model Valve. Tak? Mhm. Dota jest popularna w Europie, jak widać Polska nie jest częścią Europy, nie wiem dlaczego. No powiedzmy tam w Szwecji, tego typu krajach, tak, Dota jest w miarę popularna. Counter-Strike jest mega popularny w Europie. I to są e-sporty, które działają w Europie dobrze. FIFA, tak, tam gdzie jest to niezależne. Europa to jest zlepek krajów. A co jakbyśmy zlepek wymieszali? Krajów lubi się zlepiać i rozlepiać, a nie mieć jeden controlling entity. I w UEFA też tak jest, że każdy kraj ma swoją ligę i robi sobie co tam chce. A to jak jest zorganizowana jedna liga, to spoko. Riot powinno się tylko skupić na LCS. Właśnie to chciałem powiedzieć. I nie wpieprzać się nigdzie indziej, a baraże to już powinni się dogadywać z konkretnymi regionalnymi. Najlepiej jakieś ligami. Przetargi po prostu robić na baraże i wtedy jakiś inteligentny system. Niech robią LCS-y, niech ta najwyższa liga będzie Riotowa. No, chyba taki model byłby najbardziej atrakcyjny, bo ja mam wrażenie, kiedy byliście we Francji, że w końcu ta polska publika odżyła, że o, Polacy będą bili się z Francuzami, z Niemcami, z Brytyjczykami i tak dalej, i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie, że są cztery takie turnieje, nie? No. I to jeszcze przy jakich programach produkcyjnych. Dużo osób przez to nie mogło wejść. Właśnie, dzwonił do mnie ten kuzyn z Francji, powiedział, że następnym razem weźmie kolegę do produkcji, żeby wyglądało to lepiej. A co kolega robi? No pracuje tam w Maku, sobie przerzuca burgery. Streamuje wieczorami. Właśnie, no, my akurat przeszliśmy do tematu, nie? Czy nie? Tak, IHG Francja, Paryż, Paris Games Week, same targi, może na początku. Same targi spoko, tak? Kawunia się skończyła. Ej, macie tą kawę? Nie, ej, powiem tak. Same targi spoko, no, tak? Takie fajne. PGA. Ale coś to ja mam, bym powiedział nawet. Większy handel tam był, no. Tak? No bo na PGA masz dużo stoisk reklamujących, a tu miałeś dużo stoisk, że możesz coś kupić, tak? Na przykład Monopoly World of Warcraft, to nie mógł sobie wybaczyć, Tomasko, nie kupujesz końca. Nie, ale okazało się, że Barty może załatwić, więc sobie to dobrze. No się, Barty, dawaj, Monopol, wyskakuj. Teraz tak, więc... Same targi fajne, to na pewno, tak? Nie różni się to od Polski. A tam wiesz, jak ten Sparta. Jak oni tam we Francji? Wiesz, lewa strona, prawa strona, wiesz. Okay, przez stery. Wszyscy mówią, że Polska to jakieś, wiesz, o tutaj drą mordę. Słuchajcie, no, na zachodzie jest to samo. Sawik właśnie o tym post napisał, że tam rzucają koszulki, typa my właśnie idziemy i tam rzucają się. Tam przecież nawet widać na transmisji Esla, jak rzucali koszulkami. Właśnie o to chodzi. Tak. I to tam po prostu było zbiegowisko tych wszystkich ludzi. Rozrzucali, bo my już myślimy, że wchodzimy do meczu, a tu kamera, rozrzucenie koszulek i dalej plansza. Nawet dziecko wziął chyba na barana i dziecko tam, dajcie. A drugi dzieckiem rzucał Intel, żeby dostać coś od Intela. Dobra, to więc teraz... To się nie różni. Więc targi, jak targi, spoko, no, naprawdę. Scenografia. Ładnie ta scena wyglądała. No spoko, i naprawdę. SWC, scena. Bylibyście zaskoczeni, wiesz, SWC, kiedyś legendarna marka, teraz kto tam jest, ale powiedzmy, był tam Quake, ale był też Call of Duty i wyobraźcie sobie, że scena SWC była 2 czy 3 razy więcej widowni było, miejsc na widowni i było pełno. E-sport we Francji, nie wiem, czy to jest różnica skali, wiesz, w Paryżu pomyśl, ile ludzi masz, nie, z porównaniem do eventów w Polsce, tak, nie wiem, do Łodzi, tak, nie wiem, czy to jest efekt skali, ale
My graliśmy niby mały turniej, pełno ludzi. Ludzie stoją, siedzą na tych, na podłodze, więcej niż w Polsce. No nie, no po prostu ta scena ESWC była tak zajebista, no taka wielka scena na pół, nie no, na pół hali przesadzam, no jak mamy 1/10 hali, taka wielka scena, tyle krzeseł, no ale no mówię, jak my graliśmy, nieważne kto grał i tak były wszystkie krzesełka zapełnione, jak grała francuska, to po prostu ludzie na ziemi się siadali, więc no bardzo Przejdziemy fajnie. Teraz do tematów mniej pozytywnych. Bo zastanawiało mnie to, dlaczego komputery miały takie problemy, bo zakładam, że teraz, jak jeszcze podzielisz przez 4, czyli w euro masz koszt komputera, no to on naprawdę nie musi być drogi, czy też nawet jego wypożyczenie, żeby spełniał standardy, które obecnie jakby są wymagane dla graczy. A tam podobno było 40 FPS-ów w teamfightach i tak dalej. Mam nadzieję, że chociaż monitory 144 Hz były. No były, coś tam było czasami problemy, ale... Z czego, czy to wynika po prostu z tego, że oni nie docenili tego, jakieś słabe komputery, czy na przykład oprogramowanie nie zrestowali? Mi się zawsze wydaje, po takich eventach, gdzie są problemy z komputerami, że ci ludzie po prostu nie robią reinstall Windows. Jakbym ja organizował turniej, pierwszą rzeczą, którą bym robił, to reinstall Windows, żeby mieć na czysto wszystko. Mm-hmm. Ja nie mówię, że ktoś tam instaluje nie wiadomo co, ale tam zawsze jakiś syf będzie. No tak. Komputer działa najszybciej po formacie. I mi się wydaje, że nikt tego nie zrobił. I tak samo jak przypomniałem się turniej w Czechach, co pompa na tym była. Gaj tam na laptopach. To nie są słabe laptopy. LOL to nie jest Wiedźmin 3, chociaż nawet Wiedźmina 3 możesz uruchomić na tych laptopach, tak gamingowych już teraz. To się zmieniło, tak? To nie jest tak jak kiedyś, że na laptopie nie jesteś w stanie uruchomić gry komputerowej z wysokimi wymaganiami. I wydaje mi się, że sprzętnie, tam były jakieś GeForce 1070, z tego co pamiętam. No może... Jakbym w domu to miał taki desktop, to by mi chodził LOL 300 FPS-ów. Ci ludzie nie potrafią tego zainstalować. I druga sprawa jest, chyba mieli podpięte jeszcze przez HDMI coś innego niż ekran i nie wiadomo po co. Oni ściągali gdzieś chyba jeszcze ekran z gier. Nie wiem, myśleli, że im się stream główny wywali, wtedy będą podpięte. Tak. Nie było wiem dlaczego. Było coś takiego, że właśnie, bo oni wzięli HDMI, podpinali i się totalnie wtedy krzaczył coś, ale no nie dało się z tym robić. I się pytaliśmy o co chodzi, ale nie chcieli nam powiedzieć, więc... Dobra, ale później... Słuchaj, to tak jak kiedyś powiedział, jak to się nazywa, Bill Gates. Nigdy nikt nie będzie potrzebował więcej niż 4 kilobajty pamięci. I tutaj jest to samo, żeby uruchomić LOLa, nie potrzebujesz sprzętu kosmosu. Musisz po prostu dobrze wszystko poinstalować. I nie wiem, dlaczego ściągali właśnie coś przez HDMI. No. To pewnie było problemem, a nie komputery. Ale no nie wiem, czy ja sobie za bardzo upraszczam, jak się robi turnieje. Okej, na ESL Mistrzostwach Polski były jakieś problemy z komputerami? Tylko w CS-ie chyba coś tam naczekali, ale w LOLu to w ogóle nie było problemu. Ale bardzo fajnie ESL się wtedy zaadaptował, bo od razu zapytali graczy. Ja widziałem tam ekipę od ESL-a i oni od razu testowali to wszystko i naprawili już na PPC, z tego co wiem, nikt z graczy nie narzekał na spadki FPS-ów. Zapraszali ich specjalnie dzień wcześniej. W sensie była tutaj reakcja, no i oczywiście zakładam, że przy takich turniejach również po prostu będzie lepiej. No, to jest to, o czym mówiłeś, mam wrażenie, że długo nie robiono takich turniejów, nagle ludzie zapomnieli. Nic dziwnego, że jest rozpierdol. No nic dziwnego. Raczej mówiłem o tym za kularami, z tego co pamiętam z tydzień temu, jak wróciłem. No właśnie o to chodzi. Pamiętajcie, to jest start. Jak będzie coraz więcej takich turniejów, to na czwartym turnieju już będzie wszystko tak działać. Zamiast się skupić na tym, że jakieś były problemy techniczne, czy tam czekaliśmy 10 godzin, to na tym, że to może być bardzo zajebiste, że zrobić takie Clash of Nations od 4 do 6 razy w roku, i w Polsce nawet, jeżeli chodzi o to, że mamy dwie ligi. Mamy Polską Ligę Sportową i mamy ESL Mistrzostwo Polski, czyli mamy 4 razy, to jest, bo 2 razy w ciągu roku. Tak, tak. I jakby... SLMP zawsze ma ten większy prestiż, bo wygrywasz slota w europejskich rozgrywkach, więc możesz się pokazać, pomimo że w PLE jest więcej pieniędzy. I gdyby od 2 sloty do jakiegoś Clash of Nations, dajmy na to w Niemczech i Clash of Nations we Włoszech, dać ESL-owi, 2 sloty dać polskiej lidze sportowej, to by tak poziom wzrósł, bo każdy by mi się dać, że się zaczął starać, by sponsorów też było więcej, żeby zobaczyć za granicą itp. Światełko w tunelu. Ja zagram troszkę na emocjach. Złote tarasy, kino, największa sala i te europejskie zespoły. Kurczę, no to byłoby super. Nagrywki... Byłem Złotek wczoraj. Poznał mnie gościu, który popcorn nam robił. Bo się pytam, czy kawę mają w multikinie. On mówi, dla streamerów kawy nie ma. I mówisz tam parszywa tego typu rzeczy. To było śmiesznie. Ale to, co ty masz czas, że pamiętam, ja wtedy grałem na tym turnieju jako Elohel, który odbywał się w Włodkarach ECC Warsaw. Mym grał, Acer grał. Tak, Acer grał. Było 3 i już wtedy był pełna sala. I ja się zgadzam z Wojtkiem, to jest przyszłość raczej. To jest raczej przyszłość, żeby
I to, o czym mówię, jak już Riot ma coś robić, to tylko LCS. Resztę daj innym. I ESL, wszyscy narzekają, i im opóźnienia, tu opóźnienia. Ale to dlatego, że nie robią tego na co dzień. Jakby co miesiąc robić turniej międzynarodowy w Francji, no to byłoby to super. A dwa, już teraz zauważ, Riot ogłosił i pomaga Francji w zorganizowaniu ichniejszych takiego Pucharu Polski. No, Calendar France. No, ale właśnie. Sens, ale poczekaj, bo chodzi mi o to, że nawet przypomnijmy sobie poprzednie, to nie było SLMP, tylko to się nazywało wtedy... SL Pro Series? EPS, tak. No i wtedy też były problemy. I cały czas były problemy, nawet jak my graliśmy w Łodzi tam rok temu, to były problemy. No ale w Katowicach w ogóle nie ma problemów. Teraz w Łodzi też nie było problemów. I który to mamy sezon dopiero? 14, 15, no, tak? ESL Polska też nie było tak, że no, kiedyś były punktualne, to nie było mnóstwo później. Było puszcz, ale teraz jest super. W tym roku w ogóle, tylko na PPC były tylko problemy. Tylko na PPC były problemy na IEM-ie, bo to chodzi o to, że jak oni ogarniają to, mi się wydaje, to nie ma w ogóle problemów. A na PGA jest tego tyle. Bo chodziło o to, że tam były jeszcze zewnętrzne czynniki. Nie było niezależne. No. Ale właśnie chciałem porównać to też do Riotu, bo Riot dla nas jest takim wzorem idealnym. Ale przypomnijmy sobie pierwsze tygodnie LCS-a wiosenne. Zawsze są problemy, zawsze jest temat na Reddicie, produkcja europejska, że coś nie działa, coś nie trwa. Co to był za mecz w zeszłym tym, że my dwie godziny, chyba Fnatic miał grać coś? Odwołali go później. I odwołali mecz. To, był to nie było H2K. Fnatic na pewno grał. Fnatic na pewno, bo Febiwa na kolorze. Tak. Dlatego Riot najlepiej ma produkcję i najmniej opóźnień, bo robią to co tydzień. Ale to też nie tak, że musisz co tydzień robić. To był Gauntlet, ale play-offy, no jakby mniej więcej co miesiąc, co dwa był turniej międzynarodowy, to jestem przekonany, że po jakimś czasie to by wszystko szło płynnie. Tak, i no, według mnie jak tak coś się stanie, że ja bym chciał zobaczyć SL Clash of Nations w Niemczech za dwa miesiące na przykład. Taki tour. Wygrywasz polską ligę. Wygrywasz polską ligę sportową, jedziesz za miesiąc na LANa do Hiszpanii. Wygrywasz potem znowu SL Mistrzostwa Polski, jedziesz na LANa do Niemiec. Wygrywasz znowu polską ligę sportową, jedziesz na przykład do Polski. Ja pójdę nawet troszkę dalej. Zróbmy takie pseudo-majory w LoL-u. Jest LCS, ale te pseudo-majory. I niech każdy dostanie... Pseudo-minory. W sumie minory, tak. I zróbmy każdemu te sztandary, każdej organizacji. No to przecież jak to można lepiej sponsorom obchnąć? Dodatkowo masz zysk z tego, że kupują to w kliencie graczy. No, no jest samo napędzanie rynku i to w Europie po prostu działało. Teraz podobno nawet mają być podpisy komentatorów, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a. A, no są widziałem takie coś plotki. Tam, Sadokist czy coś było napisane. Tak, tak, ale chodzi o to, że... Tak, Sadokist tam wysyłał i pytał się fanów, które najlepiej wygląda. Ale właśnie idąc też dalej tym tokiem myślenia, to jest sposób, w którym Europa powinna iść ligi i turnieje nacjonalne. Francję na Niemcy w LCS-ie każdy by chciał obejrzeć. Taka jest prawda. Jak Rokat grało w LCS-ie, to pomyślcie sobie, ile lat temu to było i Rokat miał bardzo dobrą oglądalność na tle europejskich drużyn, no bo to była polska drużyna i ludzie chcieli oglądać polską drużynę w Polsce. No, no. Ale nie oszukujmy się, to nie jest tylko w Polsce. W Hiszpanii też chcą oglądać Hiszpanów. No, tak. Jak w Hiszpanii gra Barcelona na Real, to wszyscy wiedzą, ale Hiszpania akurat mniej mi się daje w LoL-u, bo pomimo, że popatrz, jakbyśmy mieli polską drużynę, ale byśmy mieli jedną osobę zagraniczną, ludzie by już tak się jakoś, nie wiem, by nie chcieli tego aż tak oglądać, ale że to jest full polski team, tak jak, no nie wiem, bo Niemcy mają importów i tak. Akurat we Francji to jest inaczej, bo zawsze, nawet jak jest import, to ludzie patrzą, że organizacja, że LDLC, no tam jest dwóch importów chyba, Top Laner i AD Carry. A i tak ludzie ich traktują jako swoich jakby, że Francuzów, można powiedzieć, a w Polsce jakoś bym tego nie widział. Ja powiem nawet więcej odnośnie Clash of Nations. Ja mam wrażenie, że ten turniej, jak odpadliście, po prostu się skończył. Później to po prostu, to był ten rozdział ostatni, już takie wiecie, tak naprawdę kończenie. Nikt nie ekscytował się finałem, raczej podczas finału na czasie pojawiało się kiedy i HG. Więc... Znaczy wiesz, nas to nie dziwi, tak, jako polska drużyna. Tak, tak, tak. W sensie o to chodzi, że to po prostu Polacy lubią oglądać. I no, ja też duże nadzieje wiążę z Be Brave, czyli no, w wielkim skrócie Be Brave to są tak jakby filmiki dokumentalne, które robi ten. I teraz Paula ma mnóstwo materiałów na tym Be Brave, gdzie możecie sami zobaczyć. 7 minut chyba na razie. Tak, a ma być ponad godzinę, spokojnie. No, ale więc polecam, no fajnie. Zobaczycie, jak to wygląda film, na turnieju dla takiej drużyny jak my. Jakie są problemy, rzeczy, o których ludzie mogą nie pomyśleć w ogóle, jak to wygląda. Moich chutni z adminami, ale dlatego, no właśnie, ty to już aż się tam stiltowałeś. Ja już po polsku ich wyzywałem. Tak, tak, po polsku. Gada po angielsku, a ja tak, dobra. O, ty niedobry. Albo ja pokłóciłem się z innym adminem o te strony, pamiętasz? A, to przecież to w końcu powiedziałem mu, dobra, to jest twoja decyzja i twoja odpowiedzialność, że my gramy na tych kompach i mogą z nim problem. On mówi, że tak, a on mówi, dobra, to jeszcze podaj swoje imię i nazwisko. No dobra, to jest tak. Albo fajnie, że podchodzi i że telefony musimy oddać. A druga, oddajemy, a druga musi oddać?
Nie. On z Francji, Millennium. No ja mówię, co? Przecież ktoś może USB-kami wysyłać cokolwiek, no nie wiem. No. Dobra. Możemy zdradzić może troszkę historii odnośnie tego, jak wbijaliśmy do waszej gierki na Millennium? Pewnie część będzie na to na B-Brave, ale naprawdę to po prostu było przedłużanie, granie na czas. Najpierw to było tak, że groziłem adminom, mówiłem im, że słuchajcie, ESL Polska wykupiła prawo do tańczenia, mamy dwa razy więcej widzów niż ty. Ten mecz ma być na wizji. Wiesz, ja tu mówię, wiesz, komuś Tesla, gdzie on ma innego szefa i najpierw było... No dobra, dobra, rzeczywiście, no dobra, no to poczekajmy te 10 minut, nie? Wiesz, mija 10 minut, pytam się, Ryana, co tam? 51% mówię, Jezus, my pasek umieściliśmy na Tesla. No bo pamiętajcie, że to nie była w ogóle wina też naszej produkcji, bo nagle gra się toczy na innym serwerze turniejowym. Wiesz, no to musi ściągać, tak? Nie, to chodziło o to, że wszystko mieli się grać na scenie, czyli szło na Klimfit. Gdyby oni rano przedstawili harmonogram, nie IHG gra gdzieś na bocznej scenie. Ściągnęlibyśmy to no pewnie jeszcze dzień wcześniej, nie? Także nie byłoby problemu, a tam walka z czasem. Pamiętam, będzie jeszcze, dobra, zróbmy draft i pod koniec wyjrzy i będzie się zbugowało. I bo to już było to ostatnie, bo jeszcze, żeby było śmieszne, 3 razy draft wywaliło przez brak połączenia z internetem. Wiecie, DC-na gra. To jest dobry przedsmak, że grasz mecz o wyjścia z grupy, z pierwszego miejsca i ci DC 3 razy w ciągu Champions League robi. To u nas. U Lighta i u Delorda. Tak mówimy, kurde, zaraz się okaże, że nas będziemy walić podczas gry. Na szczęście podczas gry właśnie nie było problemu z tym, co pamiętam. Nie, wtedy na tym oko w tym. No mówię, w ostateczności było już tak, że w końcu poszedł ten sam celek, mówię po prostu, Lora, wyłaś, wiesz, nie koncentrujesz się nad mnie, Lora, wyłaś, tam Delord wchodzi, ESL Polska, już po tych gibanach. Więc udało się, ale tam była walka o każdą minutę. Zakładam, że tylko weszliście do gry jeszcze ustawić wszystko, tak, nic nie było zrobione. No było po tym świecie, więc tak jakby organizacyjnie, jeżeli chodzi o ESL Francja, było źle, nie oszukujmy się, ale jestem pełen nadziei i nie winię ich do końca za to. Zostali rzuceni ludzie z ESL Francja na głęboką wodę, więc no myślę, że sprawę organizacyjną możemy zamknąć, jeżeli chodzi o ten No, turniej, to tak? Może czysto sportowy aspekt, już e-sportowy tak naprawdę. Grupy, wam szło ciężko? Lżej i było super łatwo. W sensie wolno się napędzaliście, miałem takie wrażenie. Czy to tak wyglądało, że nie wiem, jakaś aklimatyzacja? Nie, znaczy... Bo w teorii na Singularity po prostu miało być najprościej. Nie graliśmy na Forge. Forge, przepraszam. Znaczy, no miało być najprościej, tylko akurat Forge grał chyba taki team, że oni grali full early game. No grali Ezreala w dżungli i Karma na midzie, więc no ja rozumiałem. Znaczy, po meczu pomyślałem, że było słabo, że tak poszło w early, że tego, ale no jak my byśmy byli even albo 1K do tyłu, to wygrywaliśmy tak naprawdę early game na ich postacie. Tak. Więc no, trochę overreact akurat na Forge. Jeżeli chodzi na Mysterious Monkeys, to mi się wydaje, że tam było parę niepotrzebnych wyjebek. Ale raczej kontrolowanie, tylko właśnie, ile było Orna w tym wszystkim, a ile Izbisto? To jest moje największe pytanie w perspektywie całego. Mi się wydaje, że to jest zawsze Izbisto. Że no, nieważne... Wiadomo, że on wyciskał z tego Orna tyle, ile się dało, bo nikt nie zagrał na tym turnieju tak dobrze Ornem jak on, ale ta postać rzeczywiście wam mocno leżała. Znaczy, to nie chodzi o to, że nie wiem, że Orn jest mocny i jest, nie wiem, może nawet broken powiedzmy, ale chodzi o to, że jak Izbisto gra jakimś takim czempionem, który może flankować, schodzić, on, nie wiem, dlatego ja zawsze lubiłem grać z jego Nautilusem, bo on idealnie grał tym zawsze Nautilusem wszystko, Ramblem czy Ornem i to po prostu jest idealny champion dla niego, jest jeszcze broken, dlatego on tak wychodził. A co było z tym Maokajem, bo też tam pisałeś, widziałem. Maokajem? No. Do Izbisto, żeby grał... A, bo teraz nowy patch jest no. I chciałem, żebym sobie Maokajkiem poklikał, bo teraz Lee Sin jest dobry i Kha'Zix to tam sobie, wiesz, Maokajkiem nie chciałem. Ja jeszcze tanky coś. Super ganki. Ale jeszcze chciałem powiedzieć na temat samej gry. Pamiętajcie, że to jest ten taki syndrom pierwszej mapy Best of 3, który zawsze jest najbliższy. I tak samo w takim turnieju dla Forge. Wiesz, jeszcze nie rozegrali żadnego meczu. Wiadomo było, że będą mieli ciężko w tym turnieju. Jest, wiesz, chłopaki 0-0, jest LAN, wszystko może się wydarzyć. I mentalnie oni przed meczem na pewno też czuli, że jak wygramy na Illuminar, to wyjdziemy z grupy. No. I dlatego to jest taki tryhard 200%. I dlatego się ciężej gra na tego typu drużynę. A na Millennium, które no, jest lepszą drużyną niż Forge i ten, to oni na pewno powiedzieli, no wyszliśmy z grupy, ogólnie to mamy 2-0, więc sobie na tych chłopaczków z Illuminar też nie pójdzie tak ciężko. Tak mi się wydaje. LDLC też miało podobną historię co wy, że oni też powoli jak naprawdę rozpędzali. Ale nie. Wkurzyli mnie. Jak mogli przegrać w grupie? No? Ale LDLC jest takim, że oni lubią sobie, nie wiem, są te eventy we Francji, oni czasami losowo przegrywają, bo oni opływają. Ale to Gamers Origin podobno jest super na lanach. W sensie super na lanach. No właśnie, to mnie zdziwiło. Ja nie chciałem na nie grać nawet. Ja myślałem, bo chodzi o to, że zawsze we Francji oni wygrywają, albo są gdzieś wysoko. Przychodzi na przykład na Westie qualifiery, odpadają na losową hiszpańską sklejkę, a grają te lany, to wygrywają na LDLC.
DLC, na przykład łatwe 2.0. Ale ten Into Plane to dosłownie intował w niektórych gierkach. Przemek nie wiem, bo Przemek jest... Przemek. Mówisz, że na niego Przemek wyprzedł, tak? Przemek zawsze akurat mi się wydaje, że na topie był bardzo mocny, jak tak grał in-house'y tam, nie wiem, co się stało na tym evencie, naprawdę. No, ja słyszałem, oni tam mówili, że Przemek, co się dzieje, no wiesz, wiesz, pamiętam, mówię coś po francusku, żą, i nagle wiesz, Przemek, no... Ale w ogóle był jeszcze jeden Polak i grał i nikt o nim nie mówił. Nie wiem dlaczego tak jakoś. Znaczy, zawsze, był, zawsze było, znaczy, że jest IHG polskie. Ale to jest to, o czym mówiliśmy. Że jeżeli no tak. jest mix, to nie ma takiej siły przebicia. Tak H2K, no jak grał Wander i Jankos, to jeszcze. Ale sam Jankos, no mówi się, że oj, gra Jankos. Ale, nie, no, ale ludzie po prostu lubią teraz Jankosa, bo jest dobrym streamerem. Ale jeszcze nie słyszę tego argumentu, że H2K jest najbardziej polskie. No, ale no, nie, ale słuchaj, nie, było tak. Jeszcze bym powiedział, że w Spring Splicie, jak już Wander odszedł, ale był, to jeszcze było cały czas, że H2K to polska drużyna, że ktoś mówił, że słaba H2K. Jak możesz mówić? Naszej narodowej chwale! A ja tak, dlaczego to jest polska drużyna? No jak pójdzie, wiesz, Lewandowski do Bayernu. Bayern, to polska drużyna. Bayern.pl. Kiedy jest strona internetowa? No, Dortmund wcześniej był polską drużyną, no bo tam grał jeszcze Błaszczykowski i Piszczek, także wiecie. Wtedy to była polska drużyna. 3-11. Trio dortmundzkie. Trójkąt dortmundzki. No dobra, a półfinały. Fajnie było w pierwszej gierce, a później... Nie ja wiem, mam wrażenie, bardzo że Skins im zrobił po prostu serię. Jak uważacie? Co? Że Skins no im ta Eliza mu pykła. No, no tam opłyłem. Taka przeklęta postać. No. No. W sensie, to nie jest tak, że teraz personalnie jakby... Ale nie, ja to wszędzie mówię, że on zagrał wiele lepiej. Chodzi o to, że po prostu to była kompozycja w drugiej grze, bo mam wrażenie, że po prostu byście to domknęli. Że Eliz wychodzi super i wygrywają, albo po prostu wy się lepiej skalujecie i jest nie, tak naprawdę... Bo problem na Elizę jest taki, że wiadomo, co ona zrobi, tak. Ale jak to zrobi, to i tak nie masz jak na to zareagować. I Eliza dlatego jest dobra na jedną mapę, bo na trzecią mapę, nie wiem dlaczego tak zawsze jest, bo tak jak Eliza Renekton, wiesz, co się stanie i to się dzieje i giniesz i gości ubierze ci Renektonem, ma 5-0, nie? Mhm. Ale potem jest następna mapa i też jest to samo, co było wcześniej, czyli to jest taka magia trochę. Wiesz, co się stanie, ale tym razem przeciwnikowi nie wychodzi i nie wiem, z czego to nigdy wynika. I tutaj było to samo, Eliza poszła na topa, wiedzieliśmy, że ona to zrobi, no wszyscy o tym wiedzieliśmy. Mhm. Nie wiem, no. Nie tak zaryzykowaliśmy po prostu, no i tak wyszło. No, nie powinniśmy tego ryzyka podejmować. No. No chyba po prostu warto było tam zagrać bezpiecznie. No, ale... Tak, no można było zagrać inaczej, no ale też nie można. Chodzi o to, nie można grać w League of Legends tak, że grasz i nie podejmiesz ryzyka, bo nic nie wygrasz. No, nie, musisz no tak, sam coś podjąć. To jakby świadomi byliście tego, że coś się może wydarzyć, no nie pykło. Później już było tak naprawdę... No on latał już później z mobilitkami tak naprawdę. No, więc Kalistą też graliśmy dużo. Właśnie, trzecia mapa. Kalista. No, ale był problem też. No, akurat z Kalistą graliśmy dużo, tylko... Wolelibyśmy Varusa, no. Wolelibyśmy Varusa, ale chodzi mi o to, że ja w teamfightach, ja wchodziłem w teamfight i jak Kalista ultowała, to mi kompa zacinało. Więc ja mnie w trzeciej gierce w teamfightach nie było żadnych. Ale nie mogłem nic powiedzieć, bo chodzi o to, że oni by powiedzieli, że i tak nic nie zrobią, więc... No tak, co mogą zrobić? Albo najlepsze jak... Oni powiedzieli, smaczek. Orn, ważny ban dla nas. Tak. No. LDLC nagle mówi do adminów, że Orn powoduje wszystkie FPS dropy i oni chcą, żeby był spermabanowany jakby globalnie. I przychodzą i to do po nas, dwóch mapach, i przychodzą do nas przed trzecią mapą i mówią, że i się pytają, czy chcemy, żeby Orn był zbanowany. Ale jeszcze ten admin tak ze mną pretaktował. Czy może być Orn zbanowany teraz w tej serii, bo przez niego są FPS dropy, czy się zgadzasz? Ja mówię... Nie. A tak gramy tą trzecią... O, sorry. Bo ja już wcześniej tak nakrzyżałem, oni byli tak dobrze ustawieni, tak wiesz, a ja mówię, nie. Potrzebujemy tego bana. No. Talking to me. Okej. No, I'm finally with me, Ben. No dobra, to finał, to będę myślał o finale, no. Ale w trzeciej gierce i tak, są te FPS dropy, tam zacina to wszystko, w teamfightie nie... I to niezależnie od Orna, bo tak, nie Orna. A my tak, no, to nie zły Orn. Ale wiecie, ja zobaczyłem Twittera, ktoś z Baskonii właśnie, Eddie Curry. Darkside. Tak. I ja na początku myślę, to taki prank troszkę YouTube'owy tutaj z tym, ale później patrzę, w draftach nie ma wykluczenia Orna, on się nie pojawia, mimo że ci to playnerzy nim grywali, patrzę, rzeczywiście to jest prawda, no. My się później śmieliśmy, że będzie tak, że zostanie 10 postaci, bo tam 100 okazuje się, że FPS dropy robi.
Nie, nie, to było dziwne wytłumaczenie. Moim zdaniem ten Ornn nie robił problemów z tym. No, znaczy, to nie, ja dokładnie nie wiem, co tam robiło te problemy. O, wiem chyba, że Janna ulti na tej skinie, co Dalord grał zawsze, tej pogodynce, to wiem, że chyba to też powodowało, bo zauważyłem tą zależność, że zawsze jak R-kował, to były FPS dropy dopiero później. Nie no, no ja uważam, że nie... coś dziwne tam było z tym przechwytywaniem ekranu, po co im to było. To pewnie włączyć, zacinało te kompy lekko. Wiesz, źle przygotowali kompy, moim zdaniem to nie jest wina sprzętu. Instalujesz nowo Windowsa, tylko monitor podpięty i jedziesz. Nie wiem, po co oni inne jakieś kombinacje robili. I też te formaty, mam wrażenie, że tutaj zmiana ćwierćfinałów nagle z BO3 na BO1. W sensie, gdyby to powiedzieli rano, przed startem rozgrywek drugiego dnia, to chyba byłoby okej. Okay. A nagle tak w środku turnieju, nie, jednak no, ale... nie gramy, bo trzy gramy, no, ale z drugiej strony co mnie innego zrobić? No nie wiem. No właśnie przemyśleć, to i tak się nie to właśnie zdenerwowało bardzo, że dowiaduję się przed meczem o wyjście z grupy, że jak przegramy, to gramy kolejny, jak przegramy, to odpadam z turnieju nagle, tak godzinę przed się dowiaduję i tak, a... Właśnie fajnie. O to mi chodzi, bo chyba bylibyście z tym okej, gdyby to po prostu rano padło. Słuchajcie, mieliśmy problemy, trzy spotkania tylko zagrane pierwszego dnia, robimy bo jeden ćwierćfinały, także przyłóżcie się do grup. Znaczy, bo ich plan był taki, że będzie best of 3, bo dużo meczów zostanie rozegranych w tym, no, tam gdzie się trenowało i się setupowało. No, problem w tym, że tam nie działały kompy przez większość dni, tam tyle dużo meczów udało zagrać. Więc gdyby tam było zgodnie z tym planem porannym, udało się zagrać, tyle meczów nie miało być, to chyba zdążyliby. Chyba na zdjęcie wrzucałem, że tam 10 kg na sekundę się ściągało. Ale to nie lepiej nawet było, nie wiem, dostawić kolejne 10 stanowisk. No, nie było, ale nie było Lola. Nie było miejsc, tam nie było Lola. To było Lola nie dało się ściągnąć, bo internet był tak słaby. Ja pierniczy, no. Ciekawie. Także co, jakieś podsumowanie odnośnie Francji już tak bardziej e-sportowo? Veggie, ty wskoczyłeś znowu do tej rzeki, spróbowałeś. To jest coś, co dalej cię jara? Znaczy, no, na razie gadamy sobie dalej i wygląda na to, że na PLE też będziemy streamować i tego typu rzeczy. Więc jedziemy z turnieju na turniej, tak? No, najpierw było do Francji, teraz jest do PLE, no, zobaczymy jak będzie dalej. Dla mnie, no nie jest tak, że czuję się jakoś super jako trener teraz, ani że wiedzowo jestem w jakiejś super sytuacji. Na razie nie wiem, jakiekolwiek postawy tam przegadywaliśmy i tego typu rzeczy. To czy to ma potencjał, ale dalej nie wiem. To chyba nie jest na razie ci potrzebne, bo raczej zakładam, że na razie uczysz ich nawyków. Czegoś powiedzmy, co powinieneś powtarzać. No już to moim zdaniem trochę powoli potrzebne. Tak? No, najważniejsze rzeczy, które chciałem, to już mam i teraz wydaje mi się, że trzeba dalej rozwijać właśnie rzeczy typu związane z metą dokładnie. Mm-hmm. No nic, no, dużo po prostu roboty przede mną, co mam powiedzieć. PLE, dużo pracy przed nami. Żeby było tygodnia nie zbrakło. To właśnie tak mówiliśmy sobie, że Francja Francją, ale w PLE jest więcej pieniędzy do wygrania niż we Francji. Za pierwszym miejscem jest więcej pieniędzy niż w całej puli nagród. Nie, ale jednak tak jest, jechać na ziemię, wiesz, inną i tak dalej. Wiem, dlatego no, czuliśmy straszną chęć, żeby tam się dobrze pokazać. Żal mi, już w finale przegrali pół biedy, najgorzej w półfinale, no. No, bo tak w dobrym starcie w ruchach. No właśnie, bo to ludzie mówili, tylko 15 tysięcy euro, turniej międzynarodowy, super ekipy, no ale to trzeba zdać sobie sprawę, że i był tutaj, była pomoc w stosunku do przejazdów, były hotele załatwione, no troszkę tego gdzieś tam się rozbiło, tej puli. Szczerze, nawet jakby nie było, nie wiem, do wygrania 8 tysięcy, żeby był pula, ja bym tak chciał na to jechać. No właśnie, tak, bo tu chodzi o prestiż, nie? Właśnie nie wiem, mi się wydaje, że nikt od nas przynajmniej w ogóle na pieniądze nie patrzył, bo nawet nie wiedzieliśmy, na przykład, jaka jest pula i się potem pytaliśmy, czy w ogóle coś wygraliśmy, bo nawet nie wiemy do teraz. No w sumie nie wiemy. Nie, bo to nie chodziło o ten turniej, nie chodziło o pieniądze. Jakby nie było płacone hotel, to mielibyśmy problem, tak? Bo wtedy musisz mówić, że nie mogę być na minus, żeby gdzieś pojechać. Ale żeby jechać tam, żeby pograć i wygrać, tak naprawdę to jest, no nie wiem. Mi się ten event, pomimo tych problemów itp., to się cieszę, że tam pojechaliśmy, że zagraliśmy w sumie, że no odpadliśmy, bo LDS było o wiele lepsze. No zbieramy też oczywiście doświadczenie turniejowe na te drużyny europejskie, to się na pewno kiedyś przyda. Czy takie lany jakby spajają drużynę też po części? Nie wiem. Zależy, kto rozmawia z Izbis. Nie, wiadomo, że no bo inaczej, rozwiązuje problemy, bo jeżeli jest bardzo źle i ktoś się pokłóci z tą na lanie, no to przynajmniej wiesz, że musisz go wywalić. A tak się zmutuje z Teamspeaka. A tak to się zmutuje z Teamspeaka i nie wiesz, czy coś jest źle, czy nie, nie? A jak jest dobrze, no to będzie jeszcze lepiej na takim turnieju, tak? No poszliśmy, pizzę się najedliśmy, z Pauli się pośmialiśmy, więc no... Z Paula jeszcze. Z Paula też. Paul, najlepsze kanapki we Francji. Tak jest, muszą nas zacząć sponsorować.
Pośmialiśmy się ze śniadań i ponarzekaliśmy na parę, że nikt nas nie chciałby tam mieszkać. Nie, to jak może wiesz, że Ajfla być taka brzydka? Tak? Zarozumiała no. cała i... Jeszcze, ale jeszcze chodzą te ziomeczki. One euro! One euro! Najlepszy to był ten, który myśli, że jak on do nas powie 2 czy 3 słowa po polsku, to nagle wiesz, że no nie chcę kupować, nie chcę kupować tej wieży Ajfla za euro. A no chcę kupić, bo on po czym powiedział tak, 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 bo to już do nas mówi, tak, 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 tak. A skąd on potem powiedział oczywiście słowo na K i na sam koniec Putin. Polska Putin. Widać, że... A jeszcze był jeden, co po rusku zaczął nas gadać po prostu jakieś tam. No. Ale ten z Putin, wiesz, najpierw po polsku to Putin. Polska i Putin to samo, jak widać. Właśnie, są jeszcze jakieś takie smaczki? Może coś kulinarnie opowiecie o Francji? No, powiem tak, ja przychodzę rano na śniadanie, ja tu, jakbym sobie jajecznickie zjadł. Patrzę, croissant, ciastko i kawunia i tak... Właśnie, ta kawunia najgorsza na tym programie. I tak, co ja mam jeść? No, i no. No nie, no tam na śniadanie tylko kawa oraz to słodkie. I na obiad jest ryż i była ryba i mięso. I ja nie chciałem ryżu. I się pytam, ziomeczku, no dasz mi więcej mięska albo tego, bo bym se zjadł. No on, no, 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 I can't. One. No okej, okay, no. I potem tak pochodziłem i się pytałem, czy tam może ktoś ma. No skończyłem na to, w końcu tam załatwiliśmy, ale no... Nie wiem, bo jest Francja jako Francja, no nie chciałbym tam szczerze mieszkać. No, oczywiście miałem tę samą przygodę z lotniskiem. Tak. To było śmieszne. Co wyrzucałeś? Ten... Tak. O ścianę wziął ten ochroniarz, że atak robię jakiś. No było śmiesznie. No było śmiesznie. No i na pewno nie żałujemy, że pojechaliśmy. No. Teraz trzeba pomyśleć, co dalej, co z PLE. Wracamy to polskie podwórko. Ostatni tydzień w PLE był dobry dla nas. No a teraz to była pompa, się następny. Tak, to była pompa. Właśnie, to może tak jeszcze, króciutko. Jeszcze plus 6. Chyba troszkę się odbiliście, co? Po PPC, jeżeli chodzi. Wiadomo, że turniej, w sensie ligę online nie traktujesz jeden do jednego jak lanowe rozgrywki, ale chyba gdzieś tam w końcu, nie wiem, może jakaś pewność siebie tutaj tych liderów wróciła, czy zawsze była? Kurczę, no nie wiem, w sumie co się zmieniło. Tak naprawdę. Chyba nic, może nam po prostu jakby lepiej meta podpasowała w tamtym stanie. Też treningi się jakieś pojawiły, jakiekolwiek PPC było tego mniej. Chociaż nie no, no było tego tyle samo, ale ja dopiero zacząłem z chłopakami działać. I tak to jest, jak próbujesz coś nowego robić, to zawsze będzie gorzej na początku. No. Jak wiesz, jeżeli chcesz grać tryhard, to nie rób nic nowego, a jeżeli chcesz się rozwijać, to rób coś nowego. Dlatego my byliśmy na tym etapie, że